Mój wykład dzisiejszy dotyczy nowej Ziemi, do której ogromna ilość poniekąd zmierza. Natomiast to zmierzanie wychodzi różnie, bo w życiu zawsze wychodzi różnie, a zależy to od pewnych rzeczy i dopóki tych rzeczy nie poukładasz sam w sobie, to będziesz zmierzał i to będzie wszystko, co będzie się działo. Nie ma innej opcji. Tak więc ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co zmienić w sobie takiego i zrobić coś, co wprowadzi Ciebie w możliwość zaistnienia w ogóle potencjału w Twoim polu, co jest związane z nową Ziemią. A zacznę faktycznie od tej historii, która mi się dziś przydarzyła, dlatego że ja przyjechałem tutaj bezpośrednio ze Słupska pociągiem do Wrocławia, który ponoć to jest tradycją tego pociągu, że on się zawsze spóźnia, więc te pół godziny później przyjechał. Po czym przyjechałem tutaj autobusem i zgodnie z informacją pani, która w hotelu przekazywała mi informację, gdzie mam wysiąść jadąc autobusem, dowiedziałem się, że mam wysiąść w Staniewicach. Jak się okazało, Staniewice to nie jest wioska jednego przystanku, jak się wydawać by mogło mnie, tego, który słuchał tych informacji, tylko to jest wioska, która ma tych przystanków przynajmniej trzy, które ja poznałem. A więc wysiadłem z autobusu na trzecim przystanku, czyli bardzo daleko od miejsca, gdzie mam nocleg. A droga jest taka, jaka jest, czyli szybkiego ruchu dość, no bo tutaj jest na Oławę. Więc musiałem to pokonać na piechotę, dlatego że próbując złapać tak zwanego stopa, to mógłbym tam stać dość długo, a licząc na siebie, to jest chyba najpewniejsza dla mnie przynajmniej droga dotarcia do celu. I dlaczego to powiedziałem? Dlatego że mówiąc o nowej Ziemi, napotykam ogromną ilość obstrukcji. Naprawdę ogromną. I to nie tylko tego typu, bo to jest drobiazg, można powiedzieć, w stosunku do tego, co ja widzę. Powiedzenie człowiekowi o drobiazgu. Taki przykład. Taki znajomy, żona niedługo rodzi, za 2 miesiące. Ja mówię, słuchaj, czy słyszałeś o czymś takim jak poród lotosowy? Nie. A słyszałeś, że dziecko jak się rodzi, to mu odcinają pępowinę. Notabene rodzi się w szpitalu, czyli w miejscu, gdzie generalnie się choruje. No przecież choroba, ciąża to chyba nie choroba, tak mi się wydaje. Więc już pomijam fakt, że to jest tak naprawdę od wojny, ten pomysł. I to, co go zainteresowało, to była jedna rzecz. Szczepienie dziecka w pierwszej dobie. Czyli nie dość, że jest pozbawione krwi, która zostaje w łożysku, to jeszcze dodatkowo jest zaszczepione, czyli ma 3 traumy pourodzeniowe. Czym się zainteresował? Co najwyżej szczepionką. Cała reszta nie istniała. Wprowadzenie nowego paradygmatu, nowej informacji do pola jakiejś osoby wymaga nie tylko czasu, ale wymaga otwartości. Większość tych, którzy twierdzą, że są otwarci, że chcą coś zmienić, tak się zawiesiłem, bo się zastanawiam, jakiego słowa użyć, które będzie adekwatne, co to znaczy większość. Czy większość to jest 10, 20, 50, 100%? Kim jest ta większość? Niech każdy sobie tam dopowie tak, jak jemu pasuje. W każdym bądź razie, żeby o tym wszystkim rozmawiać, ja od wielu lat, od 2012 roku prowadzę warsztaty, to były warsztaty na początku dwupunktu, metody dwupunktowej, ale oparte one są o fizykę kwantową, a dokładnie o mechanikę kwantową, bo ktoś kiedyś powiedział, że fizyki kwantowej jako takiej nie ma. To jest szczegół. Ważne jest to, że w kwantowości jest rzecz prosta. Czy się zgodzicie ze mną, że w zasadzie istnieje tylko informacja i energia? Kto na tak? Nikt, a nie, 3 osoby. 5, 7. No to jak na tak dużą grupę, to w takim razie co jeszcze istnieje poza informacją i energią? Pytam się tych, którzy rąk nie podnieśli. Świadomość to jest informacja. Aha, no to zaczyna się polemika. Super.
Już mi się podoba. Jest cieniem świadomości. A dlaczego cieniem świadomości jest informacja? Wymiarowa odpowiada na pytanie tak i nie. Niekoniecznie. Świadomość jest stanem życia, stanem informacji, jest stanem śmierci. Okej. Przyjmuję do wiadomości, poszerzyłem swój warsztat informacyjny. Później porozmawiamy sobie o tym. Dobrze. Tak czy inaczej, jeżeli mamy informację, to na bazie informacji energia przenosi tę informację i dzięki niej może powstać materia. Taka jest ogólna zasada, nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo to nie o to chodzi. Skoro tak jest, no to moje pytanie jest bardzo proste. Jak, będąc tu wszyscy, będąc oprogramowanymi programami tymi, które były dotychczas dostępne, czyli nie innymi jak matrixowskimi, możemy stworzyć coś nowego. Jak to jest możliwe? Ja znalazłem oczywiście taką możliwość, bo inaczej bym tutaj nie mówił, ale ona ma swoje podstawy i żeby dalej mówić, muszę powiedzieć o czymś, co bardzo wielu ludzi wie, ale przekłamań jest też bardzo dużo na temat czegoś, co się nazywa podświadomością. Otóż w podświadomości mamy zawarte właśnie programy, które służą między innymi ochronie naszego zdrowia, które służą między innymi temu, aby nasze organy funkcjonowały wszystkie tak, jak się należy. Mówiąc krótko, te zapisy są niezbędne do tego, żebyśmy mogli tutaj w ogóle żyć w ciałach, w tym rozumieniu. Podświadomość to jest miejsce, które jest alokalne. To nie jest w nas, w sensie, nie wiem, w mózgu czy gdziekolwiek, tylko jest poza nami, jest w polu kwantowym. Ale ta podświadomość, każdy ma swoją i dzięki niej możemy tutaj w ogóle funkcjonować. Funkcjonujemy tutaj również na bazie tego, co zdobyliśmy w głównej mierze jako maluchy, czyli od urodzenia, a w zasadzie badania nowe pokazują już, że nawet przed urodzeniem jesteśmy już zaopatrywani w określone informacje, które posłużą nam do życia na Ziemi. A więc będąc dzieckiem do 7 roku życia, mamy do czynienia z czymś, co psychologowie określili jako wewnętrzne dziecko. To wewnętrzne dziecko przenosi ze sobą informacje, czy też wybiera dla siebie informacje tylko do podświadomości. Dlatego, że samo w sobie nie ma świadomości, bo ta świadomość dopiero się wykreuje, ona dopiero powstanie. A więc to wszystko, co widzi, co słyszy, co obserwuje, to powtarza. Czyli jeżeli w domu rodzice zachowywali się w określony sposób, na przykład się kłócili, to prawdopodobieństwo, że ten człowiek będzie później tę formę przejawiał w swoim dorosłym życiu, jest prawie 1:1. Chyba, że zdąży to zmienić wcześniej, jako nastolatek czy tam 20-latek powiedzmy. Jeżeli natomiast dom był zaopatrzony w dużo miłości, radości, uwagi, troski, pielęgnacji i tak dalej, oczywiście będzie to odtwarzane. No, patrząc przez ostatnie 30 lat na funkcjonowanie Polaków, czyli wtedy, kiedy odzyskaliśmy wolność, to obserwując te dzieci, które przez te 30 lat wyrosły, śmiem twierdzić, że patologia rozlała się po całości. My jako ludzie nie zauważamy, że patologia to jest coś, co dziś już jest niemalże normą. I nie nazywamy tego patologią. Bo normalne jest tak wiele rzeczy, że nienormalność przestała być już zauważana, jest zakopywana, chowana i uznawana za coś, co jest normalne. Natomiast oczywiście trudno, żeby standardy ostatnich 30 lat zwłaszcza mogły spowodować sytuację, w której będziemy za lat 5-10 czuć się bezpiecznie tutaj na tej ziemi, dlatego że młodzież jest jaka jest w dużej większości. Mają urządzenia, dzięki którym wiedzą wszystko. Natomiast te urządzenia zjadają je. I to
coś, o czym Pan wspomniał, czyli świadomość. Zjadają świadomość. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Telewizja i programy to nie jest nic innego, jak oprogramowywanie w sposób taki, jaki życzy sobie ten, który ten program ustawiał. I skoro tak, no to cóż innego ten człowiek może prezentować w swoim życiu, jeśli nie to, co zobaczył w telewizji, na YouTubie, w jakichś tam innych mediach, TikTokach, czy co tam jeszcze istnieje. No to jest mało prawdopodobne, żeby mógł wydobyć z siebie cokolwiek więcej, a niejednokrotnie zapewne też widzieliście, że w galeriach, to jest takie rzadko chodzę, ale już jak jestem, to zauważam, jak dziecko w wózku siedzi i scrolluje, tak? Coś tam w telefonie. Albo masz tu grę i siedź cicho, tam nie zawracaj mi głowy. To jeśli standard wychowania jest na tym poziomie, no to trudno, żebyśmy mieli możliwość uzyskania efektu, który nam się marzy pod nazwą Nowa Ziemia, w której dominować będzie miłość. I teraz co dalej? No dalej to trzeba mieć świadomość tego, że dopóki nie wyprowadzimy, że tak powiem, z siebie tych programów, no to nie mamy możliwości, żeby programy, którymi chcielibyśmy żyć, żeby one mogły funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że ponad 100 lat temu doświadczenie Yanga jednoznacznie wskazuje na to, że to obserwator załamuje falę. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko jest potencjałem. Każde zdarzenie jest w potencjale, czyli w możliwości. Natomiast nie każde może zaistnieć. A które zaistnieje? No to, które ty z siebie wygenerujesz, czyli to ty załamujesz falę do ostatecznego rezultatu. Gdzieś przeczytałem, że tę falę załamujemy 40 tysięcy razy na sekundę. Dlatego ta rzeczywistość wydaje się być prawdziwa, wydaje się być trwała, wydaje się być no taka, jak ją przyjmujemy. Ale czy taka jest? No to zależy tylko i wyłącznie od nas. A jakże wielu ludzi mówi, że to zależy od rządu, to zależy od pieniędzy, to zależy jeszcze od czegoś. Czy aby na pewno? Czy wychowanie dziecka zależy od szkoły? Co się stało ze szkołą, tą, którą znaliśmy 30 lat? Tak więc idąc dalej, żeby wyjść z programów, trzeba przejść przez drogę, nazwijmy to sobie, odprogramowania. Żeby przejść przez tę drogę, trzeba wiedzieć jak. Żeby wiedzieć jak, to trzeba się dowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że Stwórca to jest wszystko, co istnieje i wtedy jesteś w stanie się połączyć i poczuć to, kiedy nie będziesz w swoich myślach. A ponoć dziennie mamy 80 tysięcy myśli, z czego 95% jest nieuświadomiona. Co to znaczy? To znaczy, że dosłownie kilkadziesiąt myśli w ciągu dnia jesteś w stanie uświadomić sobie, że w ogóle myślałeś. Czyli żyjemy tak naprawdę poza świadomością, a żyjemy w umyśle podświadomym, czyli tym, za który odpowiada nasze wychowanie do 7 roku życia. Więc dopóki nie wyjdziemy z tego, nie mamy żadnej szansy na to, żeby stworzyć cokolwiek innego. Więc pierwszym punktem, który może ci w tym pomóc, jest połączenie się ze Stwórcą, ze świadomością wszystkiego, co jest, czyli wyjście poza umysł. To prosta technika dwupunktowa w tym bardzo dobrze pomaga i daje taką możliwość, dlatego że nasza lewa półkula przetwarza zaledwie 6 bitów informacji na sekundę i wystarczy zająć ją dwoma punktami i to absolutnie wystarcza do tego, żebyś przestał myśleć, bo kiedy myślisz o dwóch punktach równocześnie, no to inne myśli nie napływają. Ktoś powiedział kiedyś, że no ale napływają, a ja mówię, bo nie trzymasz dwóch punktów. To jest bardzo proste. No tak, ale przecież nie da się funkcjonować w ten sposób cały czas. No pewnie, że się nie da. To jest niemożliwe, bo to trzeba po kolei, powoli. Bardzo pomocnym w tym wszystkim jest drugi element, który zauważyłem po wielu latach, czego wcześniej na zajęciach absolutnie nie było. To jest element dotyczący oddechu. Oddech
No, wszyscy oddychamy. Tylko większość oddycha nie tak, jak się urodziliśmy, czyli tak, jak jest w programie pierwotnym, który dotyczy naszego ciała. Jak przyjrzycie się dzieciom, gdzieś tu było takie malutkie, fajne dziecko, to ono oddycha zupełnie inaczej. Oddycha przeponowo, oddycha brzuchem. Tak samo oddychają zwierzęta. Natomiast stres powoduje, że spłycamy nasz oddech i praktycznie oddychamy do przepony. Co oznacza, że stare, zepsute powietrze zalega w naszych płucach, niewentylowane, powoduje oczywiście określone skutki, o których nie będę mówił, bo to nie ma tu większego znaczenia. Chodzi o to, żeby z tego wyjść, a nie żeby jakby się na tym zatrzymywać. A więc sztuka oddechu polega na tym, żeby w taki sposób oddychać, który pozwoli ci dotlenić na tyle twoje ciało, twój umysł, żebyś mógł sterować życiem w zakresie, jeśli nie chcesz pić kawy, to możesz podnieść, swoją energię, jeśli potrzebujesz iść spać, to możesz ją obniżyć i tak dalej, i tak dalej. To jest świadomy oddech. Do tego jeszcze dochodzi jeden element, a mianowicie po odpowiednim oczywiście oddechu możemy wejść w stan permanentnego połączenia ze Stwórcą. I to nie na sekundę, nie na dwie, na dużo dłużej. Trzecim takim elementem, który uważam za niezwykle istotny, o czym się bardzo mocno przekonałem akurat w ubiegłym roku, to jest element dotyczący właśnie wewnętrznego dziecka. Dopóki nie przejdziesz przez to, co zostało przez ciebie zakopane pod dywan i zapomniane, będziesz to po prostu najzwyczajniej w świecie omijając i tak odtwarzał. Nie ma takiej opcji, żeby ci to nie wyszło. Zderzenie się z traumą dzieciństwa jest o tyle ważne, że wtedy, kiedy ona zostanie uzewnętrzniona, ona przestaje na ciebie działać. To jest coś niezwykłego, bardzo proste i skuteczne, tylko kto to robi? Bo to nie jest tak, że raz się zrobi i to będzie załatwione. W sensie jakaś jedna rzecz. Nie, tych rzeczy jest cała masa. I w momencie, kiedy zdarza ci się jakieś zdarzenie, to ono w dużej mierze jest skorelowane właśnie z twoim wewnętrznym dzieckiem, czyli z tym, czym zostałeś oprogramowany w danym momencie. A niewiele potrzeba. Ja tak na własnym przykładzie powiem. Jest taka trauma dziecięca, porzucenie. I będąc dzieckiem, znalazłem się w szpitalu. Była taka konieczność, byłem tam chyba ze 2 tygodnie. Ktoś pomyśli, no przecież to żaden problem, no chyba rodzice ci wytłumaczyli, po co tam byłeś w tym szpitalu. Jasne, tylko że to nie chodzi o ich tłumaczenie. To chodzi o to, co ja na ten temat myślałem, jak ja się z tym czułem, czym to było dla mnie. A dla mnie to było porzucenie. Rodzice mnie nie kochają, w związku z czym mnie tam do szpitala wysłali. Kategoria myślenia dziecka jest diametralnie różna od tego, co myśli dorosły. To jest zupełnie inne myślenie. I pomimo istnienia naprawdę dużej ilości książek na ten temat, to zwróćcie uwagę, że nikt tego do szkoły nie wdrożył. No dlaczego? Bo ważniejsza jest, nie wiem, historia, czy tam geografia, czy jeszcze coś jest ważniejszego od tego, jak ty będziesz żył i funkcjonował? Nie, to jest zamierzone. Zresztą największa instytucja chyba na tej ziemi, w Watykanie mam siedzibę, też nie dba o to. Ale słowa są piękne. Tak więc inne zdarzenie, załóżmy takie, które związane jest z upokorzeniem. Nie wiem, ja tak sobie mówię, ale na pewno ktoś z was sobie przypomina ze szkoły, ze swoich lat dziecięcych sytuację, czy z przedszkola, kiedy został skrzywdzony, no i rozeszło się po kościach, ktoś przeprosił, ktoś coś powiedział, rodzic wytłumaczył i niby jest załatwione. Słowo niby jest kluczowe. Ja się o tym bardzo dobrze przekonałem, bardzo mocno i bardzo dotkliwie. Ale dopiero wtedy, kiedy zrozumiałem, że skąd to pochodzi, tak? Dopiero wtedy. Bo tak to było, no trochę inaczej było. No i jeszcze jeden element, który jest, to jest nasze ciało. Nasze ciało jest konstruktem, który jest zaprogramowany w DNA.
Czyli to, co masz w DNA przeniesione od rodziców, to tak wygląda twoje ciało. Ja dzisiaj jadąc pociągiem, właśnie miałem dowód na to corpus delicti 100%, czyli jedzie matka i córka. No córka, wypisz, wymaluj matka. No patrzysz na jedno i drugie, nie ma takiej opcji, to musi być córka, tak? Nie ma inaczej. Oczywiście to są tylko i wyłącznie zewnętrzne kwestie, a mi chodzi o wnętrze. Dlatego, że z programem tym, które przenosi DNA, między innymi tego wyglądu, jest jeszcze jeden element skorelowany, a mianowicie coś, co nazywamy rodem. Nie wiem, czy wiecie, a łatwo jest to policzyć, że żebyśmy tutaj byli i sobie pogadali, to setki tysięcy ludzi się na to złożyło. I to zaledwie przez 500 lat. Bo jak policzysz sobie, matka, ojciec, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, to zobaczysz, o ile dobrze pamiętam, 64 tysiące ludzi złożyło się na to, że ja tu stoję przed wami, taki jaki jestem. Ale w moim DNA jest informacja, którą oni przenieśli w tymże DNA, tak? Czyli z pokolenia na pokolenie. Łatwo jest, pracując z rodem, to zauważyć. Często jest tak, znaczy często, nie często, ale bywa tak, że ktoś ma ból. Ból, którego nie jest w stanie medycyna w żaden sposób zdjąć ani zdiagnozować w taki sposób, żeby się go pozbyć. Okazuje się, że któryś z przodków mógł zostać zabity w sposób taki, że cierpiał, nie wiem, dzidą został przebity na przykład, i ty masz ten ból. No niewiarygodne. No tak, tylko że prawdziwe. Dlaczego? No bo w momencie, kiedy dojdziesz do tej informacji, to ból uchodzi. Zetknięcie się z pewnego rodzaju traumą, tak można powiedzieć, w tym momencie, daje ci taką możliwość. Ale tylko wtedy. No bo tak, to skąd masz to wiedzieć? Jak dojdziesz do tego? Tak z głowy? Ze szkoły? Ze studiów? Których? Tak też, te cztery elementy uznaję za kluczowe do tego, żeby myśleć, czy zacząć nawet myśleć o tym, żeby móc zafunkcjonować w nowej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że dopiero wtedy zacznie się droga twojego przeprogramowania. Dopiero wtedy możesz wdrożyć nowe programy, te, które przez wizjonerów, czy tam channelerów, czy jeszcze kogoś innego są przedstawiane, a tak naprawdę moim zdaniem to wszyscy to mamy. Bo wszyscy kochają, wszyscy lubią żyć w zgodzie, wszyscy lubią mieć po prostu dobrze. Kwestia jest tylko, komu się to udaje na dłuższą metę. Ja nie mówię o zdarzeniach takich pojedynczych. Tak więc ten element jest niezwykle istotny, ale z tego implikacje wychodzą jeszcze w trzy miejsca. Mianowicie pierwsze to jest strach. Strach to jest coś, co nam towarzyszy od samego początku, tak? Stara zasada, bij się lub uciekaj, to jest właśnie wynik strachu. Jeżeli nie wyeliminujemy z naszego życia strachu, nie mamy szansy na to, żeby przejść dalej. Dalej, czyli przejść do czegoś, co będzie kreatywne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się wystraszysz czegokolwiek, powracasz niestety do tego, co ciebie otacza. I to bardzo szybko. Dlaczego? Bo w polu kwantowym większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, tworzy tę rzeczywistość w sposób taki, jak ją możemy zobaczyć sobie, tak? W prawo, w lewo, wystarczy się rozejrzeć bez szczególnej uwagi. Jeszcze 2 minutki. Dobra, 3 słowa. Drugi element to jest wejście dzięki uwolnieniu się od strachu, wejście w bezpieczeństwo. Czyli stworzenie tego bezpieczeństwa w sobie. Nie ma bezpieczeństwa na zewnątrz. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment w Słupsku, to było ze 30 lat temu, no nie więcej. Taki eksperyment zrobiłem, że po prostu ogłoszono, że na głównej ulicy Wojska Polskiego biją, mordują, zabijają, w ogóle co tam się nie dzieje. No więc postanowiłem nocą chodzić po tej ulicy, w tej z powrotem.
ale ja nigdy nie miałem strachu w sobie, ani już pomysłu na zasadzie, że coś mi się stanie. Pochodziłem i stwierdziłem, że dobrze, na gazetowy fake jest bardzo fajny, bo dużo ludzi się przestraszyło i uwierzyli w te rzeczy. Dzięki temu na przykład jest najlepiej okamerowanym miastem w Polsce. Ale dziś, tak? Bo wszyscy się zgodziliśmy na to, żeby być inwigilowani. Czy rozumiesz to, czy nie rozumiesz, pod pozorem tego, że będziesz bezpieczny, wdrożono to, co ciebie kontroluje. I za każdym razem możesz być w rzeczywistości niekoniecznie własnej, a już intymności to nie. Na ten temat oczywiście jest masa filmów. Nowy Świat, jest film, w który niewielu wierzy, 1984. Proponuję zobaczyć to, co dawno temu było przygotowane tutaj jako program na tą ziemię, a w co myśmy się dali wkręcić. No i zapraszam do tego, aby jednak dołożyć wszelkich starań, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby w tym funkcjonować. Już kończę. No cóż, jeżeli ktoś dalej chciałby ze mną porozmawiać i posłuchać, co mam do powiedzenia, no to ponieważ muszę kończyć, to bardzo dziękuję i zapraszam do porozmawiania. Można mnie znaleźć na Facebooku jako Piotr Kaliński po prostu, czy też można napisać do mnie na Messengerze, ja się odezwę. Dziękuję.